że kiedy Państwo się dodzwonią, to będziemy na temat komunizmu dzisiaj rozmawiamy. Na temat komunizmu, proszę Państwa. Być też konkretni, bo czasu zapraszamy. Trochę mniej niż podczas każdych rozmów niedokończonych, bo możliwe, że znacznie wcześniej będziemy wchodzili z transmisją ze Światowych Dni z Panamy. Tak. Radio Conchita. Aleluja, 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 aleluja. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo, dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na dzięki wieku, chciałem się przedstawić, mam na imię Sylwester. Dzwonię z miejscowości Drewnica, to są Żuławy. Żuławy. I dzwonię po prostu dlatego, bo chcę wspomnieć o miejscu, o którym się mało wspomina, ale nauka mówi, że to miejsce było jeszcze straszniejsze od Auschwitz. Chodzi mi mianowicie o chorwacki obóz w Jasenowcu. O w ogóle o ustaszy, o zbrodniach po prostu Chorwatów. Po prostu to, co wyrabiali Chorwaci, a szczególnie w Jasenowcu, ponoć ten obóz, chociaż to nie powinno się kategoryzować, ale ponoć to, co był najstraszniejszy obozów, jakie w ogóle istniały, tam bardzo dużo, ponoć około 50 tysięcy młodych po prostu zamordowanych. I to, co wyrabiali Stasowcy i Ante Pawelicz, ja uważam, że ja mam 63 lata, chociaż Chorwacja jest piękna i chociaż ja nie jestem z pokolenia wojennego, to ja niczym na Chorwacji nie pojadę. I ja uważam po prostu, że jeżeli chodzi o narody, to ja uważam, że narody po prostu, bez względu na to, że ci Chorwaci nie są bezpośrednio potomkami, to ja uważam, że jest pewien kod genetyczny w narodzie i zarówno niemieckim i chorwackim, i my też za uszami troszeczkę mamy i Rosjanie. Uważam, że po prostu trzeba uważać, bo po prostu historia jest w tym społecznościach zakodowana również kulturowo i ja po prostu tutaj właśnie, no ja bynajmniej na Chorwacji nigdy nie pojadę. Chciałbym, żeby się po prostu pan profesor nie ustosunkował do tego, czy moje informacje na temat obozu w Jasenowcu i w ogóle się pomija Ustaszów, Łotyszy. Uważam, że oni się zbyt łatwo wymiksowali. Po prostu to jest wyciągnąć za to. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Ja się prostuję po raz 36, nie jestem profesorem, proszę mnie tak nie tytułować, bo to nie jest potrzebne. Jeśli chodzi o obozy koncentracyjne, obozy zagłady z okresu II wojny światowej, my nie możemy stopniować, nie możemy różnicować w ten sposób, że były straszne, że były straszniejsze. Jeden obóz był gorszy od drugiego, dlatego sposób przeżycia indywidualne tych, którzy przeżyli, jeśli w ogóle w obozie byli, to mają wiedzę tylko o tym obozie, w którym byli lub przez kilka innych przeszli. Nie mają porównania całości. Nie ma stopniowania straszności. W każdym obozie koncentracyjnym, w każdym obozie zagłady, które istniały podczas II wojny światowej, działy się rzeczy straszne. Ja bym nie obarczał też odpowiedzialnością całego narodu, że jeśli to był obóz w Chorwacji, stworzony i bazowany przez Chorwatów, to Chorwaci są winni i my na Chorwację nie pojedziemy. Takie podejście skutkowałoby też tym, że w takim razie wykluczamy z jakichkolwiek podróży i kontaktów Niemcy dzisiejsze, Rosję dzisiejszą, Białoruś dzisiejszą. Białoruś dlaczego? To zaraz będzie zwątpienie, przecież Białoruś była krajem okupowanym. Tak, ale była struktura władzy niemieckiej bardzo silnie zaangażowana. Białorusi mieli swój własny obóz koncentracyjny w Kołbyszewie. To jest kilkanaście tysięcy ofiar, w tym bardzo wielu Polaków i bardzo wielu Żydów. Więc można też powiedzieć, że Białorusi nie są winni. Nie, nie byli winni. Jak w takim razie mamy podchodzić do Litwy, państwo, które przez stulecia było przecież państwem prawnym, była wspólna Rzeczpospolita. Zbrodni Litwinów na Polakach podczas II wojny światowej, jeśli chodzi o proporcje, były kilkanaście razy większe niż zbrodnie Ukraińców na Polakach na kresach południowych Słowii. Tylko w obozie, tylko w miejscu kaźni, w Ponarach pod Wilnem,
Zginęło 70 prostych tysięcy ludzi. Teraz pod uwagę liczebność ówczesnej bitwy jest 3,5 miliona ludzi. W stosunek do proporcji Ukraińców z tamtego okresu 45 milionów mniej więcej. Zbrodni na Polakach 200 tysięcy, na Ukrainie czy nawet 300 tysięcy. Tu mamy 50 tysięcy polskiej inteligencji, której Litwa w całości nie przepuściła. Nie tylko ta Litwa właściwa, ale także Litwa, ta, która została przyłączona na skutek daru Stalina, czyli Gdańszczyzny. Stworzenie jednej większej tylko więcej Gdańska. Jest kilkanaście razy więcej ofiar. Czy ja teraz każdego Litwina szarpać, każdego wyzywać, że jestem za to winny? Jego przedkowie być może tak, że jedyne najbliższe rodziny, ja tego nie wiem. Ale my tych spraw już oczywiście nie jesteśmy w stanie rozliczyć. Nie można stopniować zbrodni, zadawania dzięki, odbierania życia. Proszę Państwa, dyskusje na temat komunizmu. Dlaczego tak długo ten komunizm był? I dlaczego on jest tak powiązany prawdopodobnie, proszę Państwa, z gender? Bo my tu mamy piękną wystawę, była wystawa, no i ona jeszcze jest, ta wystawa, proszę Państwa. I co to ma wspólnego z komunizmem? Bo przecież diabeł to jest jeden, wiadomo, że diabeł to jest w kościele katolickim. O matko. Coś mnie tu... No to cholera. A tutaj te drutki. A tu jest antena. No jestem wściekła, bo wiesz, bo coś ci ważą w antenie. A zadaje specjalne cierpienia, często to no, wiesz, no ale chodzi o co? Chodzi o to, że ten, komunizm ponad, no to, że Rydzyk mówił, że gorszy jest jak gender. No to to, że nie ma co mówić. Diabeł to jest taki chytry, radio obrotowe, że ze szpilki potrafi zrobić widły, jak i ci faryzeusze, bo przecież ich ojcem też jest diabeł. Niech Państwo nie myślą, że jak ktoś się modli, no to to jest święty, nie. Też się modli pod figurą, a diabła ma za skórą. To już to, ale jeszcze to uzasadniam już na bieżąco oczywiście, że Jezus powiedział do faryzeuszy, do uczonych w piśmie, że waszym ojcem jest diabeł i wy chcecie postępować według porządliwości ojca swego. On był mężobójcą, kłamcą, ojcem kłamstwa, no bo wprawdzie nie wytrwał, jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Także ten diabeł siedzi w religii, w polityce. No to dlaczego w komunizmie diabeł by nie miał siedzieć? Dlaczego by w kościele katolickim diabeł nie miał siedzieć? Wszędzie siedzi. Także ten ojciec Rydzyk, przepraszam bardzo, może nie jest winny, ale on jeszcze prawdy nie poznał. Także proszę Państwa, jak ktoś nie rozmawiał ze świadkami Jehowy, to może nic nie wiedzieć. Proszę Państwa, ja podam odkrycie takie sprzed 35 lat, 40 może, bo to ja właściwie na pierwszy obóz taki pojechałam, ośrodek, to myśmy tam za Suwałkami byli u dziadka z babcią, no bo teraz to już tak ludzie długo nie żyją, ale jeszcze żyły byli. I oni powiedzieli, że proszę wejdźcie z Biblią, Świadkowie Jehowy, ale dlaczego tak mówimy? Dlatego, że myśmy jeszcze nigdy w życiu ze Świadkami Jehowy nie rozmawiali, a już niedługo umrzemy, bo to jak widać starzy jesteśmy, a ludzie o was źle mówili. To my, wbrew temu, co ludzie, ta cała wiołka moheroba, wiesz jak to, ble, 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 telelemele, kukuryku, lewarto. Cała wiocha gadała, to babka z dziadkiem, oni strasznie chytrzy i powiedzieli, zostańcie, to będziemy rozmawiać. I oni się pytali, i o to, i o tamte, ale oni mówią, babka z dziadkiem. No to myśmy nigdy z wami nie rozmawiali, myśmy nie wiedzieli, że wy takie wspaniałe rzeczy głosicie. Chcemy w to wierzyć, chcemy w to wierzyć. To żeśmy tam byli około półtorej godziny, podczas gdy mogliśmy tam być ile 10-15 minut, bo z całą grupą się umówiliśmy, że tylko wejdziemy, coś zostawimy, się umówimy, ale jak oni chcieli rozmawiać tak bardzo, no to nie można było z tego domu wyjść.
No oczywiście tam grupa świadków Jehowy za płotem czekała, czy to wiesz, nie ukatrupią nas, bo czasem jak wejdziesz na parafię do proboszcza, to mogą też ukatrupić. Tak było tu w Radzyminiu, że myśmy też nie wyszli, ale ksiądz był taki wspaniały, że nam dał Nowy Testament księdza Romaniuko, chyba ze 35 sztuk, tyle, a to było w płatnej drogie. Okazało się, że ten przykład księdza Romaniuka, cały Nowy Testament, 27 ksiąg, był wspaniały, wspaniały, bo on nawet tłumaczył, ksiądz Romaniuk, że Jehowa to jest imię Boga, a Jezus znaczy Jehoszua, czyli zbawienie od Jehowy. Tak ksiądz Romaniuk tłumaczył, nawet nie mówił przez Jahwę, tylko tak po polsku. Także proszę Państwa, ten ksiądz powiedział, że będzie gdzieś tam na krakowskim przedmieściu, bo on tam jest w tym kościele, urzęduje, parafii u seminarzystów. Myśmy się z tym księdzem umówili, ale jego nie było, to więc nie wiem, bo tam są takie dwa kościoły podobne. Jeden seminarzystów, a drugi tam, no przy tym Pałacu Prezydenckim, to więc nie wiem. Myśmy byli i w tym, ale tego księdza, o tym nazwisko, bo ten ksiądz tak spietruszył, tak się wystraszył, że nie mając argumentów, bał się z nami rozmawiać, bo my mamy w ręku Pismo Święte, argumentujemy bezpośrednio Pismem Świętym. No to więc dlaczego katolicy nie czytają Pisma Świętego? Dlaczego? I są tacy ciemni, są tacy otumanieni, to więc myślą, że ten ksiądz Ryzyk albo ma rację, albo tej racji nie ma i często jest tak, mówią, że ksiądz Ryzyk gada głupoty i my do kościoła na mszę nie będziemy chodzić i w tym internecie tak psioczą i na ten PiS, i na Ryzyka, a żeby go szlak trafił, a żeby go krowa kopytem zakopała. Proszę Państwa, ile ja się uśmiała. To wszystko czytając, to wszystko w sercu mając, co oni przeciwko swojemu ojcu Ryzykowi wygadują. Albo ci Żydzi na początku, że co oni wygadują przeciwko swojemu rodakowi, ziomkowi, siema, Jezusowi Chrystusowi. Przecież Jezus był Żydem. To był naród żydowski. Przecież Jezus z kosmosu, dobrze, był z kosmosu, był od Jahwe, był od Ojca swojego. Ojcze, kto to tak kazał się modlić nam? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje. Jezus! Ale do kogo te modły miały być zanoszone? No nie do Jezusa, tylko do tego Ojca. No to więc, dlaczego oni z tego Jezusa zrobili bożyszcze, że aż faryzeusze się zainteresowali, chcieli go zabić. A Jezus podszedł do tych faryzeuszy i powiedział tak. Dlaczego chcecie mnie zabić? Czy dlatego, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym? Czyli zauważ, że Jezus nie powiedział, że jest Bogiem, bo Jezus nie śmiał tego powiedzieć, skoro przyszedł od Boga, od swojego Ojca. To niby dlaczego Jezus miał powiedzieć, że jest tym Bogiem? Ale tym faryzeuszom się we łbach pokręciło. Tym katolikom potem, którzy po tych faryzeuszach naśladowali ich i to wszystko mają, co u żydostwa, się we łbie pokręciło. I albo nie krowie, to oddawają cześć obrazom rytym, obrazom pozłacanym, proszę Państwa. Gdybym ja tu miała przeczytać psalmu, proszę Państwa, 115, to tam czytamy, że bogowie ich są wernością narodów. Narodów oczywiście pogańskich. Ale po co Żydzi mieliby naśladować w tej głupocie tych pogan? Po co mieliby oddawać cześć bałwanom? Czy oni nie znają swojego Boga? Owszem, zapomnieli o Bogu Jehowie i nakłonili się do bałwanów, misternie ryczych, obrazów pozłacanych, posrebrzanych ze złota, kamienia, srebra. Może być i ze szkła. W każdym bądź razie to nie jest ten Bóg, który miał Ciebie wybawić. Ale oni znaleźli nawet Marię i powiedzieli, że Maria Polskę zbawi. Ja, proszę Państwa, jak mieszkałam na Tarczyńskiej 1 w Bursie, to był taki mój kolega Mirosław, o Jezu, nie, Mirosław Skiłącz, to był z podstawówki. To był, proszę Państwa, Tadeusz Bożełko. Ja jemu kupiłam Biblię za 600 zł, 1000 lecia. Miałam pełno pieniędzy, bo tam mój ojciec
umarł i renta była. Dobrze. Proszę Państwa, potem po latach patrzę w radiu, a tutaj mówią o Tadeuszu Bożełko i poznaję ten jego taki głos charakterystyczny i to jego ci dzikowanie. On pochodził ze wsi, no i mieszkał w tej wózce. Został księdzem, bo się uczył. A był takim niebowzięty, ale myślę, ja do niego przychodziłam do pokoju, siadałam u niego na łóżku, żeśmy się obejmowały i żeśmy rozmawiały na tematy Biblii. No, ale on nie chciał ze mną pójść do świadków, jak inni koledzy. Był taki Grzesio i taki Włodek Łopaciuk, że tutaj spod jego dobieszy, nie. No tak, gdzieś tu mieszka. 60 km od Warszawy. No, oni chodzili ze mną do świadków Jehowy, bo oni poznawali prawdę, tam co jeden to poznał prawdę, został świadkiem Jehowy. Ale ten Tadeusz Bożełko nie chciał, bo on pochodził ze wsi i on był tak zaciemniony, proszę Państwa, tą ciemnotą, ślepotą, głupotą, i że jak on by tak poszedł do tych świadków Jehowy, to by ta wioska, gdyby do niej wrócił, to by się dowiedziała i jemu by łeb ścieli. No, on tak myślał, że wiesz, jak on by wiarę zdradził. Przecież to okazało się, że to nie chodziło o zdradzenie wiary, tylko chodziło o pogłębienie swojej wiary. No ale to trzeba było mieć troszeczkę tego oleju i nie bać się tego kościoła, tego ciemnego, wiesz, tego ze średniowiecza. Bo przeciętny katolik, to skoro on nie czyta Biblii, ale właśnie po to szatan diabeł zaślepił umysły niewierzących, aby im uświeciło światło Ewangelii o Bogu. No po to, żeby ludzie się bali z tej strony takiej głupoty, że do piekła pójdzie, ty tam diabeł będzie, tam w pieklu tam będzie, w piekle będziesz, a kiedyś pójdziesz tam. I ludzie się tej głupoty bali. Ale żeby Biblię czytali, to przecież Biblię czytamy, że ja nie mam upodobania w śmierci grzesznika. Lepiej, żeby poznał prawdę i żył. Proszę Państwa, tam Żydzi kiedyś składali swoje dzieci w ofierze Bogu Molochowi, Bóg pogański. Co to było? To przecież wtedy Bóg mówi, jakżeście mogli swoje dzieci w ogniu palić, oddając Bogu Molochowi. A jak było w czasie wojny? Szli, proszę Państwa, biskupi, kapelan i on, proszę Państwa, u tego Markiewicza w książce Spadkowiercy Krzyżackich Tradycji były zdjęcia, jak to niemiecki biskup błogosławił Hitlera, błogosławił wojska niemieckie, czołgi, armaty i teraz to ich synawerby święcają i samochody. I oni szli zabijać. No to jak nie wyprawy krzyżowe? Dalszy ciąg wypraw krzyżowych. Jaki to pan profesor przedstawił? Znaczy my to widzimy. Każdy człowiek, który umie patrzeć wymiaru naszej Rzeczypospolitej, jest bardzo przygnębiający, że tak naprawdę to trzeba zakładać szkupy wiczające na oczy i niewiele się zmieniło. I wielu ludzi nieświadomych, młodych szczególnie, i kiedy nie ma przekazu w rodzinach, to po prostu nie ma skąd tej wiedzy czerpać, bo to nie jest nagłośniane. No takie audycje, jak w tej chwili mamy, powinny pójść w szerokiej antenie i to w pierwszych programach. I nie wiem, czy mogę by pana profesora tam dopuszczono. Ale tak jak powiedziałem, a jako nie ma ruchu, a tylko ręką, a może to jeden to nie robił ręką, bo myślał, że do nieba pójdzie, jak nie będzie robił ręką, ale lekarz mówi, że trzeba się doprowadzać do samogwałtu, bo będziesz miał prostatę. I ci księża, zanim to zrozumieli, narody ryzyk tu się nie chce przyznać. Nie. Na antenie radia, ponieważ może wybrzmieć, bo wiemy, jak jest atakowane. Jak patrzeć na pewne posunięcia, bo widzimy tutaj rzeczywiście obronę rodziny, tak? Natomiast ta prawda historyczna, te zmiany, to wszystko to jakoś leży. No i poza tym, raptem zostają wymienieni ministrowie kompetentni i mądrzy, no między innymi minister Macierewicz, o którym pan wspominał, a także zatrważające i często zagadkowe posunięcia prezydenta naszego, który się wydawał takim patriotą, a tutaj tyle fet, między innymi zablokowanie ustawy degradacyjnej za innych różnych tych, ile jego fet po prostu wszystko opóźniło i rozgrzewało. Także proszę, w takim zakresie... A na górze pod sufitem jest zawsze ciepłe powietrze. Nie tracić ducha, że jednak może jednak warto im ufać, bo też jest w tym rządzie dużo ludzi szlachetnych. Dziękuję serdecznie, panie Borys. Także dzisiaj mamy o komunizmie rozmawiamy. Tak samo jak są złożeni ludzie.
oczywiście my nie możemy tak wprost powiedzieć, generalizować, że w danej partii wszyscy są źli, w danej partii wszyscy są dobrzy, w związku z tym wybieramy dobrą partię, ona będzie rządzić i będzie w Polsce dobrze. Nie, to wszystko jest pomieszane. Przez to nie odejście od ustroju komunistycznego, nie odcięcie się od zaszłości kadrowych. Mamy niestety sytuację straszną, bo ludziom się trudno zorientować, kto jest tak naprawdę kim. I na ile znasz, albo na ile jest przeciwko nam. Ta polityka historyczna obecnego państwa, którą powinien realizować zarówno prezydent, premier, rząd, instytucje państwowe, ale także polskie uczelnie, które mają autonomię, powinna się opierać na prawdzie. Powinniśmy mówić ludziom w świecie, pokazać to naocznie na podstawie Radio Conchita. To KFM albo Conchita Barbie Baby To KFM. Radio Conchita. To KFM albo Conchita Barbie Baby Conchita. Co nam się przygotować Niemcy do 1942 roku? Słuchajcie i powtarzajcie. W pierwszym rzędzie byli Polacy. To są instrukcje ministra sprawiedliwości III Rzeszy Niemieckiej. Tak, była taka instytucja, minister sprawiedliwości SS i Gadefiller Otto Dziecher. On pisał, że są cztery nacje do wytępienia. Polacy, Rosjanie, Żydzi, Cyganie. W tej kolejności. Ale ponieważ Cyganów i Żydów było najmniej, więc można było zacząć od końca. Obudź się, czyli Romowie, prawie w całości, niech przypadnie twoja też w obozach zagłady. Natomiast ten los przeznaczony dla Polaków i innych Słowian miał być odroczony, ale miał być taki sam. 85% Polaków miało być całkowicie eksterminowane. 15% Niemcy chcieli zostawić przejściowo, młodzi, zdrowi, ludzie do pracy. No i nie trzeba było ani edukować, ani przyłączać do jakichś tam specjalnych, lepszych zawodów, bo oni w przyszłości nie byliby potrzebni. Część z nich była przeznaczona do zwalczania. To jest akcja Lebensbrot, bo zabieranie polskich dzieci, które spełniały kryteria pseudorasowe niemieckie. Londyn, Londynka o niebieskich oczkach, ładna buzia, a stworzymy z tego SS-mana czy SS-mankę. I będzie dobrze. Kto o tym świat wie? Kto o tym słyszał? Gdzie są filmy na ten temat? Gdzie są te olbrzymie środki, które idą na kulturę i tak dalej, którymi zawiaduje wicepremier Gliński, żeby te treści pokazywać, propagować? My nie musimy nic wymyślać. Musimy tylko przypomnieć, filmy dotyczące wynaturzeń, filmy propagandowo-antypolskie jednoznacznie otrzymują to. Polska para prezydencka uczestniczyła w Watykanie we mszy świętej. Wszystkie tego typu wynaturzenia nie powinny być finansowane, bo to my finansujemy coś, co jest przeciwko nam. Musimy stworzyć filmy, które pójdą w świat, które pokażą polski los i pokażą prawdziwych polskich bohaterów. Jak to jest możliwe, że do dzisiaj nie ma filmu o Witoldzie Pileckim? Dlaczego? Dlaczego nie jest to postać znana w świecie, także od tej strony nawet czysto sensacyjnej, na miarę Hollywoodu, czyli z przygodami, z jakąś fabułą, ze wszystkim, co się w takich filmach pokazuje. Przecież to jest ta dziedzina sztuki, która wpływa na emocje. To było w tej bolszewicy. Wyboru, wtedy, kiedy on wywierzony był na papieża. Sprawdzaj, sprawdzaj u papieża. Święty papież i to zostało przez świat kupione. Na zawsze a my nie musimy propagować niewiedzy i nieprawdy. Wystarczy, że pokażemy prawdę. Nawet na to nas nie jest. Jesteśmy dziś głęboko. Proszę bardzo, Radio Maryja. Żadne nam odpowiedź w jedną osobę. Szczęść został wybrany na papieża 16 października 1977 roku. Przyjął mnie Jan Paweł II. Był pierwszym od 455 lat papieżem z poza Włochy. Wydarzenie z 1 stycznia 1 Jana Pawła II, Jan Paweł 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 II, Jan Pawe
przez Mieszek Miszlaną, powiedział prezes PiSu Jarosław Kaczyński. To ja tutaj się dowiedziałam, że ten Pawełek Cerski, on jest strasznie zdemoralizowany, bo to rzadko się zdarza, żeby ktoś z Cerki był tak zdemoralizowany. Dlaczego? Dlatego tutaj w ogóle w Warszawie nie znają ludzi tak bardzo prawosławnych, jak tam gdzieś w Białymstoku, no bo tam cerkiew na cerkiew, a tu kościół na kościele, już do tego kościoła chodzić nie chcą, to gdzie tam oni będą o cerki słuchać? No, a on tu sobie poczyna, tu w tym Piotrusiu wszystkich zna, tutaj są. Daj spokój, jest zdemoralizowany, także proszę Państwa, no te obrazy, które Państwo widzą, są obecnie wystawione, są na wystawie u Piotrusia i możecie pójść, to znaczy może niekoniecznie te, bo te są w Berlinie z roku 2002, a kiedy to było, Boże Święty! Także tak z tej strony, proszę Państwa, ja to wiem, że w tej cerkwi to strasznie krają wódkę, bo ja w Białymstoku, proszę Państwa, śpiewałam we wszystkich prawie cerkwiach, prawie w każdej, byłam przez wiadomo, tego jest pełno. Czy ponadpaństwowej między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim. Ale niezależnie od tego, czy ta współpraca była, czy nie, ta eksterminacja i tak by trwała. III Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki przystąpiły do tego samego w podobny sposób, do eksterminacji, masowej eksterminacji polskich elit. I to jest rzecz najważniejsza, jeśli chodzi o konsekwencje ustrojowe tego, co się stało po roku 89. Pan mówi, że nie po to wszystko robiliśmy, żeby z ustroju czerwonego przejść do ustroju różowego. A może właśnie po to, żeby było tak, jak było, tylko że ten ekonomiczny był taki jaskrawy, taki rażący. Może teraz po latach widać, że ze strony umowy przy okrągłym stole, czy wielokrotnie w innych miejscach, bo przecież to był proces, czy proceder rozciągnięty w czasie i przestrzeni, na tym miał polegać, że frakcje komunistyczne, ludzie, którzy przez partię się przewinęli, z tymi, którzy w partii byli nadal, łatwiej się dogadywali, łatwiej się rozumieli, żeby dopuścić normalnych ludzi do głosu. To im się niestety na wielką skalę udało. Wielkie oszustwo dotyczące polskiej historii, polskich spraw trwa już 30 lat. Oszust. Radio Maria, bardzo proszę. Szczęść Boże, Ojcu. Cześć Boże. Witam serdecznie gościa w studiu, Patryk z Bawarii. Ja bardzo krótko. Ja mam jedno konkretne pytanie do pana redaktora. Widzę, że pana redaktor ma bardzo dużą wiedzę na temat bieżącej sytuacji politycznej w Polsce. Chciałbym zapytać wprost, jaki jest przyczynek pana redaktora do ruchu narodowego, tego ruchu, który na czele, który wykonuje poseł Robert Winnicki, i czy widzi pan w tych ludziach i tej partii już teraz politycznej jakąś nadzieję dla Polski. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy, z Panem Bogiem. Nadzieję trzeba widzieć zawsze i trzeba ją mieć, bo to jest coś, co nas motywuje. Natomiast pamiętajmy o tym, że w ciągu minionych 30 lat zrobiono wszystko, niezależnie od tego, która ekipa rządziła, bo partie się zmieniały, rządy się zmieniały, ale zrobiono wszystko, żeby słowo narodowy, narodowiec, partia narodowa, poglądy narodowe, żeby jak najbardziej zachwycić. Mamy coraz więcej ludzi, różnego rodzaju przebierańców, którzy udają narodowców, którzy biegają z biało-czerwoną flagą, zakładają jakieś mundurki, przyczepiają sobie mieczyk chrobrego. Dla widza zewnętrznego, obserwatora życia politycznego wygląda to w ten sposób, że ruch narodowy to jest banda wariatów, ludzi nieodpowiedzialnych,
ludzi prymitywnych i prymitywnie wyglądających, dlatego że jest pewna pobłażliwość, że jeszcze są środowiska pseudonarodowe, które potrafią pod pomnikiem Romana Dmowskiego w Warszawie piec sobie kiełbaski, żreć świnie z kaszą, za przedmiotem. Używam tego słownictwa, bo to tak wyglądało, jeśli łuj i wieprzowy cierpnie z ust, w tym czasie gadają do kamery, bo to nie jest obrzęd polegający na kulturalnym jedzeniu. Jeśli zanieczyszczają okoliczne krzaki i wolny, nie ma straży miejskiej, nie ma policji, która by takie towarzystwo rozpędziła, to każdy to przechodzi, każdy tyle to zobaczy, powie, polscy narodowcy to są właśnie oni. Więc można życzyć jak najlepiej ruchowi narodowemu, ale jeśli on się sam nie odetnie od takich elementów, nie napiętnuje, nie pokaże palcem, że oni to nie my, my to nie oni, że to jest fałszywe, że to jest nieprawdziwe, to będzie dramatyczna sytuacja. Ruch narodowy będzie utożsamiany z bandą wariatów. I to nie jest przypadek, że akurat oni tak mają wyglądać, bo oni wariatami nie są. Taką rolę mają odgrywać, taka rola jest im przeznaczona. To się rzeczywiście na tą dużą skalę odbywa. Dziękuję, proszę, Radio Maria. Cześć Boże, ja witam gościa i wiem, czy nasz gość w studiu to jest historyk. Tak, pan Leszek Żebrowski. Żebrowski, tak, znaczy jest historykiem i na pewno ma różnego wiedzy i chyba czoło przed naszym gościem, ale ja chciałam, nie wiem, ale mnie na przykład bardzo mocno zapadła taka sytuacja, kiedy doszło do tej tragedii smoleńskiej. I jeszcze żeśmy nie wiedzieli dobrze, co się stało, a już pan Bronisław Komorowski już zajmował stołek na urzędzie i już wiedział, że on będzie tę funkcję pełnić. On już był dobrze poinformowany. I tak samo nigdy nie odpowiadał za robienie z Polaków wariatów. Urban, który uważał, że Polacy to są tacy głupki, że można z nich robić głupków. Jego, ja już nie mówię o jego wyglądzie, bo to nie on, to znaczy to już jest inna sprawa, ale ta jego postawa i to takie właśnie urabianie opinii Polakom, że można im wszystko wcisnąć, a oni i tak to połkną. I ten Komorowski, który ledwo samolot runął, a on już siedział na nowym urzędzie. I czy ci ludzie nie będą rozliczeni? Natomiast ja patrząc na naszego prezydenta, który też jest historykiem, mam głębokie przekonanie, że on jest świadom tego, że on to widzi, perspektywicznie widzi dalej i chce zrobić pewne ruchy, które już nie będą nieodwracalne, żeby nie było takiej odbijanej piłeczki raz w lewo, raz w prawo. Co rząd, przyjdzie nowa władza, to będzie, bo na przykład to, co pan Gowin teraz robi z ustawą o szkolnictwie wyższym, z wydawnictwami, to jest przecież to jest karygodne. Dziękuję, jeżeli mogę prosić imię i skąd telefon? Z Torunia. Wszystkiego dobrego z panem Bogiem. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. No to są sprawy szczegółowe. To najważniejsze w tym wszystkim jest pani pytanie, czy to będzie rozliczone? Czy doprowadzimy do takiego stanu, że te sytuacje będą wyjaśnione? Nie, bo skoro nie zostały do tej pory wyjaśnione, nie zostały rozliczone, to znaczy, że nie ma takiej woli politycznej i obecna władza nie chce tego zrobić. A jeśli nie może, to nie chce tego powiedzieć, że nie może i dlaczego nie może. Jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do naszego poprzednika, rozmówcy. Pan, który pytał właśnie o ruch narodowy, jak on dzisiaj wygląda, kto tam jest godzien poparcia, czy to jest prawdziwe, na ile możemy wróżyć im jakąś przyszłość. Chciałbym się odwołać do bardzo ważnej rzeczy, mocno zapomnianej, do eseju politycznego, który został napisany w 1925 roku, 96 lat temu. Autorem tego eseju jest Roman Dmowski, jeden z najwybitniejszych działaczy politycznych, ideologów Polski z przełomu XIX-XX wieku i w konsekwencji tego kierunku myślenia narodowego. Otóż on napisał esej pod nazwą Gdybym był wrogiem Polski. Czyli patrząc na polskie sprawy z perspektywy wroga Polski, napisał tak. Uważam to za rzecz bardzo pożyteczną. Zastanawiać się od czasu do czasu nad tym, co bym robił, gdybym był wrogiem Polski. Gdyby odbudowanie Polski było mi niedogodne, gdyby
mi chodziło o jej zniszczenie. Otóż przede wszystkim nie żałowałbym żadnych ofiar na to, ażeby nie dopuścić do zapanowania w tym kraju zdrowego rozsądku, ażeby postępowaniem Polaków nie zaczęła kierować trzeźwa ocena stosunków i położenia ich państwa. Utrzymywałbym w Polsce na swój koszt legion ludzi, których zajęciem byłoby szerzenie zamętu pojęć, puszczanie w obieg najrozmaitszych fałszów, podsuwanie najbardziej wariackich pomysłów. Ilekroć bym zauważył, że Polacy zaczynają widzieć jasno swe położenie i wchodzić na drogę do naprawy stosunków i do wzmocnienia państwa, natychmiast bym zrobił wszystko, żeby odwrócić ich uwagę w inną stronę, wysunąć im przed oczy jakieś nowe idee, nowe plany, wytworzyć jakiś nowy ruch, w którym by rodząca się myśl zdrowa utonęła. Przede wszystkim rozwinąłbym swoimi środkami przez swoich agentów agitację w Polsce, odwracającą uwagę społeczeństwa od spraw gospodarczych i skarbowych. Przecież ten scenariusz cały czas spełnia się na naszych oczach. Co kadencja sejmowa mamy powołanie nowej formacji pod nową nazwą, z jakimś nowym liderem, który występuje, coś głosi, coś obiecuje, nabiera kilkanaście procent wyborców, wchodzą do parlamentu, później zanikają, rozpadają się, ośmieszają, na ich miejsce wchodzi następna formacja i znowu ludzie im ufają, znowu czekają, że znowu coś będzie. To jest to właśnie szerzenie zamętu, mylenie podstawowych pojęć i odwracanie uwagi od tego, co najważniejsze. Gospodarka, sprawy finansowe, to, na czym Polska powinna stać, jest gdzieś zostawiana na boku. My nie patrzymy na ręce instytucjom finansowym, nie patrzymy na ręce przedstawicielom polskiej władzy, które tym się zajmują. Zajmujemy się sprawami bardzo przyziemnymi, doczesnymi, chwilowymi, które żyją własnym życiem, jak to jest żywot motyla. Pojawia się przez chwilę, załopocze skrzydełkami i znika. I szukamy następnego motyla i tylko za nim się uganiamy. Musimy wrócić do tego, żeby rozjaśnić sobie wszystkie pojęcia. Zacząć umieć krytycznie myśleć. Odróżniać dobro od zła. Prawdę od fałszu. Radio Maria, bardzo proszę. Rozmowy niedokończone. Teraz i zawsze. To, co mówiłem na początku, a więc... Takie pojęcie jak skład narodowościowy NKWD, jaki to był, kto tam oficerowie, to oficerowie, ale chodzi mi druga rzecz. Pojęcie Żydów barbaryzmu obecnego w tej chwili na Ukrainie. Trzecia taka kwestia, jeśli mało się mówi o tym, pytanie, czy to też ważne, czy to jest sprawa kluczowa, kto i jak zmienia nazwiska co do narodowości, panie redaktorze? To są pytania, których tu nie rozstrzygniemy w ciągu kilku minut, w kilku zdaniach, dlatego że to byłoby całkowite skrócenie. Jeśli chodzi o skład narodowościowy organów bezpieczeństwa Rosji Sowieckiej, później Związku Sowieckiego, CK przez poszczególne zmiany nazw, poczynając się dalej, one są znane, publikowane statystyki. Na początku była to olbrzymia przewaga funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego, później w miarę upływu lat, gdy rewolucja się wzmacniała, później Stalin zaczął rządzić własną żelazną ręką. Ten skład narodowościowy się także zmieniał na niekorzyść udziału procentowego funkcjonariuszy żydowskich, ale był zawsze bardzo znaczny i bardzo istotny, co do tego nie ma wątpliwości. To są dane historyczne, publikowane wielokrotnie w państwach zachodnich. Teraz mamy dostęp do archiwów sowieckich, postsowieckich, te dane też są publikowane, więc na ten temat można się dowiedzieć dużo. Podobnie jest z organami władzy po 1944-1945 roku w tzw. Polsce Ludowej. Także statystyki są dostępne, udział poszczególnych mniejszości narodowych też jest znany, policzony. To są badania profesora Krzysztofa Szwagrzyka o udziale Żydów czy osób pochodzenia żydowskiego w aparacie bezpieczeństwa, czyli w urzędach bezpieczeństwa publicznego. Z jego badań wyszło, że prawie 2/5 funkcjonariuszy na kierowniczych stanowiskach, od zastępcy naczelnika udziału w górę, aż do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego,
byli funkcjonariusze pochodzenia żydowskiego, działali w partii komunistycznej w Polsce. Podobnie jest z informacją wojskową, podobnie jest także z centralnym aparatem partyjnym, z komitetem centralnym, z tymi instancjami. Wszędzie jest olbrzymia nadinterpretacja ludzi uważanych czy dziwnych kryteriów za mniejszości narodowej. To byli obywatele polscy, albo dostawali obywatelstwo polskie po 1944 roku z Rosji. Bardzo często zmuszano ich, albo namawiano do zmiany nazw, żeby zakrzyć tożsamość zewnętrzną, ale... Taka choroba, proszę Państwa, taka choroba. Właśnie, też tak myślałem. Taka choroba. Co by to zmieniło, czy ten ustrój nie istniał, czy zbrodnie nie powstały, czy te zbrodnie nie były popełnione, były popełnione. I to kryterium narodowościowe w tym wszystkim jest wtórne. Najpierw musimy ustalić zbrodnie, skalę, zakres, a następnie ustalać zbrodniarzy. Nie patrzeć na pochodzenie, że będziemy ścigać na przykład Bermana, ale nie będziemy ścigać Poczana. Dlaczego? Ukrainiec mieszkający w Polsce, czy Rosjanie mieszkający w Polsce, czy Niemiec mieszkający w Polsce, mający funkcję bezpieczeństwa, był takim samym zbrodniarzem jak jego towarzysz walki i ciężkiej pracy w urzędach bezpieczeństwa Żydów czy każdy inny. No, ale w tych latach 40-50 funkcjonariuszy polskiego pochodzenia bezpieczeństwa na stanowiskach kierowniczych było mniej niż połowa. Więc można powiedzieć, że mniejszości narodowe bezpieczeństwa rządziły. Nie można do tego zagadnienia sprowadzić, bo ideologia jest jedna wspólna dla nich wszystkich. To jest komunizm. Patron zewnętrzny, nadzorca, jest boski, to są Sowieci. A kogo sobie dobierali na współpracowników? Kogo chcieli? Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maria. Proszę Państwa, pozdrawiam się, Maria, zawsze dziewczyna. Słynna do Warszawy. Pozdrawiam serdecznie doktora Radomskiego, pana redaktora. Zastanawiam się krótko. Panie redaktorze, chcę powiedzieć, że dziękuję, że w ogóle uczy nas pan myśleć, zresztą jak i Radio Maria i ci ludzie, którzy tu przychodzą, a tak jak pan. I chcę powiedzieć, że spotkałam pana kiedyś. Miałam spotkanie chyba, nie wiem, trybie Romina i miałam pewne wątpliwości, bo ta rzeczywistość rzeczywiście dla ludzi przeciętnych, to co się teraz dzieje, to jest trudne do ogarnięcia rozumem. Nie każdy ma, no nie każdy jest taki mądry, obiektywny, na przykład jak pani mówię, co myśleć. I ja do pana podeszłam i pamiętam, że powiedziałam, że ja mam co do samej sprawy, wątpliwości, już nie pamiętam. A pan tak pięknie wypowiedział, niech pani kieruje się swoim rozumem, niech pani myśli, że... I to była jakaś wskazówka, tak jak wiele wskazówek zapamiętałam w życiu i dziękuję za to. No ale wracając do dzisiejszej rozmowy, chciałam dwie rzeczy powiedzieć. Radio Koncita, do kafemy w Radio Koncita, Barbie Bay. Ja byłam na tym spotkaniu, że w Kanadzie dużego filmu, byli świadkowie, była jakaś mała dziewczynka, która jest teraz staruszką, która mówi, że tam między władzami ich tam dosłownie piętrowo tych ludzi, że nie dali im nawet pić, że ci chłopi przychodzili, chcieli ich polić. No w każdym razie nie jest ta sprawa zupełnie wyjaśniona, a wszystko spada na nas. I potem my jesteśmy zupełnie zdezorientowani, bo to miało być wyjaśnione. To jest pierwsze. Druga rzecz. Dzisiaj jest ta, mówimy o Auschwitz, czyli o Auschwitz. I to jest moja zupełna... Żyjemy w czasach, w których się rzeczywiście pewne rzeczy przetwarza jakoś. Mam książkę przed sobą, Auschwitz, Oświęcim Boga Wesel. Czytałam ją kiedyś bardzo wstrząsająca, bo tam są człowieka Hesa i dwóch jeszcze funkcjonariuszy. I to bardzo jest rzeczowe, ponieważ dziękuję to Muzeum w Oświęcimiu. Muszę się zdać, że słucham dzisiaj. Dzięki Pana niekliwym uwagom, że to piąte wydanie było w 91 roku. Czyli, jak zaczęłam myśleć, tak jak Pan mnie uczył, aha, czyli pierwsze wydanie było w 70, bo tam zapisano, przez 20 lat do 90 5 wydań było, czyli rzeczowe opisy właśnie pamiętnika Hesa. Dlaczego społeczeństwo, tak mam takie pytanie, może retoryczne, dlaczego teraz tego się nie wydaje, skoro wydało się tuż po dojściu, no po wolności, że tak powiem, naszej 30 lat temu, natomiast teraz się przetwarza coś na nasz temat do tego stopnia, że jesteśmy zdezorientowani,
Dlaczego? Pani Maria się wypowiada. Ona jest na Saskiej Kępie, mieszka. I ona dzwoni do Radia Maryja i wszędzie dzwoni. Pani Maria, nie jest święta. A potem nowy raz wydano w Nowej Polsce już. I to tam jest pewien dowód na przeskorowanie straszne w tę stronę, byśmy po prostu nie chcieli wiedzieć. Ale na pewno wtedy wydawano. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Przepraszam, że tak odrzekłem. I przechodzimy na to prawda, to prawda, że prawosławni to, proszę Państwa, nie uczestniczą w pijaństwie, tak, tylko jak mają święta prawosławne. Ja Państwu dam przykład. Mamy powojenne procesy przeciwko zbrodniarzom, ludobójcom niemieckim. Mamy ich zeznania, mamy ich dokumenty. To wszystko jest, to gdzieś leży. Wiele rzeczy było wydane. Proszę Państwa, ja znam w Białymstoku kiedyś, tam jest galeria Arsenał przy Pałacu Branickich. U pani Moniki, ona to często do Warszawy przyjeżdża. No i poszłam tam na wernisaż, ale też chyba jakoś przez przypadek, czy jakoś tak. Z taką siostrą Walą, ona umarła. Staruszka była, ona lubiła i w chórze śpiewała u tego Skowrońskiego, żołnierski chór. I do mnie przychodziła, proszę Państwa, na 10 do katedry świętego Mikołaja. Ale tak udawała, że śpiewa, bo ten dyrygent by tam jej nie dał śpiewać, bo ona... No, tak. No i ta Wala raz była w tej galerii Arsenał i tam stało cały stół wina, jakoś tak nie było komu co do picia. I ta Wala, ja mówię, no chodź Wala tutaj, przyjdź z pokoju do pokoju, bo to takie duże salony, wiecie Państwo, jak to Anglia, Ameryka, Białystok, to taryfa i salon, a tutaj w Warszawie to taka lipa. Ani sztuki nie ma, same Żydówy. Proszę Państwa, no i ta Wala prawosławna, jak zobaczyła, że to wino tam stoi, to ona w ogóle nie chciała przejść z salonu do salonu, czyli z pokoju do pokoju, bo jakoś nie wiem, no czy tego wina się bała, czy tej pani Moniki, która ją przepędzi, to starszą kobietę, to chyba nie przepędzi z galerii. No ja mówię, Wala, co ty jesteś chora? No przejdź z salonu do salonu, bo tu jest wystawa wszędzie. I ona się tak bała przejść i mówi, że my wszyscy zostaniemy pijakami. No zobaczyła to wino, że tutaj tyle picia. No to właśnie, prawosławna osoba, proszę Państwa, nie jest taką pijaczką, jak te katolicki, łażą po tych wernisażach i modli się pod figurą, a diabła ma ze skórą. To już tu w przypadku Zelenskiego, tego Staśka, tych rozwydrzonych typów takich niemoralnych bardzo, mówimy. Gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Koncita, Barney Baby Lampstrom Extra. Dałam tutaj, proszę Państwa, przykład Wali z Białegostoku, która, ja u której tam mieszkałam cały czas, bo ona szła do cerkwi, na szło do 8 rano w niedzielę, to ja w domu spałam, a ona poszła, klucze mi zostawiła, ja potem musiałam zamknąć i szłam na 10. No jak śpiewałam w naszym młodzieżowym chórze o godzinie 7.30 w katedrze świętego Mikołaja, to często śpiewałam o 7.30 i o 10.00 w chórze katedralnym u Dubeca. Tam osoby się też wymieniały czasem z chóru prawosławnego, jak nie przyszła rano, to musiała potem przyjść, bo jednak prawosławna, jak w cerkwi nie była, to wielka kara Boża by była. Proszę Państwa, no i jak nie poszłam na chór młodzieżowy na 7.30, Wala tam jeszcze na Antoniuk leciała do tej małej cerkwi, która się nazywała Magdalenką, tam przy PKP, Anglia, Ameryka, Białystok, wojskowy dyrygent Skowroni. I to ona szła potem do Mikołaja na 10:00, się spotykałyśmy i potem wracałyśmy do domu. Ona gotowała obiad, robiła chleb ze słoninką, puszczała taśmy, tam te prawosławne i gotowała w międzyczasie obiad. Także jak ona gotowała obiad, to ja najadłam się chleba ze słoninką, tak po prawosławnym. Ale myśmy tam nie piły wódki i ona też jak zobaczyła to wino w galerii Arsenał,
Wala, to się wystraszyła, że my zostaniemy pijakami. No to dlatego mówię, że ten Pawełek, on jest rozpuszczony tu w tej Warszawie, bo on tu na koncertach bywał, ale że on tutaj już tych pedałów wszystkich u tego Piotrusia zna, to ja o tym nawet nie wiedziałam, proszę pana. Kupasz mi. To wszystko dla nich było. I piję wódkę, wszystkie pieniądze przekrzypię. Na godnym nas miejscu. O tym mówię, Europie. To nowa Europa powstała. To nowa Europa jest dzisiaj. Wymowa ideologiczna propagandy europejskiej jest jednoznaczna. W innej Europie z Związku 24 roku, też wydane przez Urząd Propagandy III Rzeszy Niemieckiej, czytamy coś, co naprawdę wstrząsa, bo dzisiaj jest to dokument z 24 roku, który tak jakby został dzisiaj napisany. Nikt od was nie wymaga niczego, co by się nie dało pogodzić z waszą godnością, z waszym poczuciem narodowym. Warto jednak, abyście wciąż pamiętali o tym, że jesteście Polakami, że kultura polska jest kulturą zachodnią, związaną nierozerwalnie z duchem i tradycją historyczną całej Europy. Tylko orientacja europejska może uratować Polskę. To jest stanowisko Józefa Goebbelsa. Z jesieni 1944 roku. Obudź się, cyganko, nie przepadnie twoja twarz, bo ty wróżysz. To są takie demokratyczne Niemcy, które powstały w Warszawie po okupacji państw alianckich. Co się zmieniło między wymową tamtych dokumentów, a tym, co nam się mówi dzisiaj? Orientacja europejska nasuwa tym. Widzę. Kto nadaje to? Ci, którzy chcą uniknąć odpowiedzialności. Ale ponieważ zbrodnie. Proszę Państwa, tutaj właśnie ta wystawa z prosto z Piotrusiem. Takie, wiesz, on maluje takie, wiesz, różno, sraka, pielęgniarka. Co to ma być, Państwo, zobaczą. Goła sraka. Proszę radio wyciszyć, przedstawić się i postawić pytanie. Goła sraka. Mówi Leszek z Wielkopolski. Moje pytanie... Czy twórcami narodowego socjalizmu w Niemczech byli Żydzi? Ja to się w ogóle wystraszyłam, bo ja zaczęłam się pytać, czy ta Irenka to jest naprawdę kobieta u Piotrusia, czy ta Irenka to ja nie jest jakimś facetem przebranym. Ludzie, którzy mieli pochodzenie żydowskie... No, żydowskie, mnie wszystko zaczęło interesować, żydowskie, nie żydowskie. I też byli zupełnie inni, także nie można przypisać jakiegoś kierunku ideologicznego konkretnej nacji w całości, od początku do końca. No tak, tak czasem myślę, że nam tak ciąży, jakbyśmy powiedzieli, że tak, jakbyśmy rozwiązali sprawy, rozwiązali problem. To byłoby jakieś usprawiedliwienie. Tak. Nie, to byli bardzo różni ludzie. Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maryja. Szczęść Boże. Proszę radio wyciszyć, czy wyłączyć całkowicie. I kto się do nas dodzwonił? Dziękuję. Tak, może pan już usłyszymy. Proszę panu, ja mieszkam w Łodzi i uważam, że tu się przyłaszam do więzienia z tym osłem moim wyborstwem urzędu pracy. Mianowicie, jeśli proszę mi powiedzieć, jeśli uczci, że ten zamordowany w kwestii łódzkim, których się okończy 60 tysięcy. Ja badam ten temat. Okazuje się, że trafił w nas 60 tysięcy. Wziąłem pomnik, który zresztą za 10 milionów, który zgłaszamy do pana Kopiński. Tak, 10 milionów. Skąd w kontekście z historii najnowszej? Jak pytałem o to władzę, prosiłem o to władzę, żeby się zająć tematem. Nie mam takiego pomnika. Ja myślę, że tak wejdę w stanie i też poproszę pana redaktora. No i jaki to problem, jeżeli jedni dbają o swoją pamięć historyczną, Niemcy, Żydzi, to dlaczego my jako Polacy, skrzyknijmy się, pomyślmy o ilu, o co my walczymy w naszej społeczności lokalnej, prawda? Bo niektórzy tylko zamiar wystawiali innym, a zapominali o tym, że jesteśmy też po to, żeby coś razem zrobić. Tu pomnik, nawet plac zabaw, cokolwiek, prawda, szkołę, rozpocząć i później ją odpowiedzialnie prowadzić.
Myślę, że tak się też powinno dziać, bo my byśmy, no nie wiem, kogokolwiek próbowali obciążać, usprawiedliwiając nam na przykład to, że sami założymy ręce, albo włożymy je nawet do kieszeni. Panie redaktorze. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sami dbali o własne upamiętnienie. Jeśli coś jest na przeszkodzie, jeśli takie przeszkody potrafimy umiejscowić i zlokalizować, pokazać palcem, kto albo co jest za to winny, trzeba o tym mówić. Mamy posłów, mamy senatorów w okręgach, oni mają dyżury, trzeba tam chodzić, wymagać od nich. Co zrobiłeś dla lokalnej społeczności? Jesteś stąd wybrany. Nie znasz tego problemu, by ci to przybliżyć. Masz dokumenty, masz dane, o których pan mówi. Przedstawiamy i następnie czekamy, co ten poseł z tym zrobi. Jeśli on chce być następnym razem wybrany, a pewnie chce, to coś zrobić musi. Jeśli nie zrobi, to przychodzimy do niego i mówimy, od tej pory robimy ci propagandę. Nagłaśniamy twoje nazwisko, nagłaśniamy to, czego nam mówimy, z czego nie zrobiłeś, nie masz w zakresie żadnych dokonań, zrobimy wszystko, żebyś ponownie nie był wybrany. Zmusisz tych ludzi do konkretnej pracy. Zmusić ich do tego, co jest ich obowiązkiem. Nie wszyscy wszystko wiedzą, ale jeśli od nas się dowiedzą, jeśli już z tą wiedzą się zapoznają, nie będą mogli mówić, że my tu nie wiedzieliśmy, co tu się takiego dzieje, my byśmy nie stawiali. Nie podczas takiego odpowiedzi. Nie, masz to zrobić. I masz poszukać swojego ugrupowania, a także tu, bo to są sprawy ponad partyjne, ponad organizacyjne, żeby upamiętnić te wszystkie miejsca, które dla Polaków są ważne. Rzeczywiście nasze miejsca tam nie będzie zakończone. To idzie gdzieś tam zapomnienie, czasem się pojawiają, czasem nie. Są stare pomniki, które są w złym stanie. To jest przypadek, to co jest pod Radzym Podosowym. Bronisław Komorowski chciał szczególnie uczcić pocztówkę. Patletami sowieckimi nastroszonymi naokoło. Co zrobiła lokalna społeczność? Popędziła ich tam. Tych uroczystości nie było. Ale obok, w tym samym Łosowie, jest pomnik ofiar 20 roku ze strony polskiej. Ten pomnik od okresu międzywojennego nigdy nie był remontowany, nigdy nie był poprawiany. Popękany, ostrzelany, brudny, zarośnięty. Jeśli my ładujemy pieniądze, upamiętnienie na jeźdźcy, my dbamy o ofiarach własnych, no to później takie są skutki. Dziękuję. Radio Maria, rozmownie dokończone, bardzo proszę. Na wieki wieków amen. Ludzie są tak zarozumiali, są tak głupi, że możecie Państwo z adresu mailowego skorzystać z dużych zdjęć. Proszę Państwa, jest, wszystko jest. Co będzie, jak się zawali, ale... Gdy nadaje nasze radio, u nas wszystko jest. Gdy nadaje nasze radio Concita, u nas wszystko jest. Radio to KFM Euroconcita. To KFM Euroconcita. Barbie, baby, nie spełniła swojego zadania. Była powołana w zupełnie innym celu. Zupełnie inne cele polityczne, ideowe, moralne, a co innego się z nią dzieje dzisiaj. Jeśli się zawali, to przejest, a powstanie w to miejsce coś dobrego, to jak najbardziej trzeba temu przyklasnąć. Gorzej będzie, jak nie będziemy wiedzieli, co z tym zrobić. A do tego powinniśmy być przygotowani. Panie redaktorze, bardzo dziękujemy za spotkanie. Chcielibyśmy też to spotkanie naszym słuchaczom przybliżyć, spotkanie z wolontariuszami Ojca Świętego Franciszka, bo świętoletni młodzieży dobiegają końca. Ale chciałbym też prosić Pana o takie podsumowanie, poruszenie może takich wątków, czy wskazanie,
bo to są rozmowy niedokończone, ale żebyśmy też w naszym życiu społecznym, w takim rozumieniu tego, co robimy, za co jesteśmy odpowiedzialni, też potrafili zrobić jakiś odważny krok, żebyśmy się stawali mądrzejszymi, tak? Bo nieraz tak uważamy, jak coś nas wiemy, to już sprawy nie należy nawet ruszać, czy nic już zrobić nawet nie możemy, rozkładamy ręce. Na pewno nie może tego być pierwszy, to znaczy nie możemy ufać, że władze za nas wszystko zrobią. Najlepsze władze, przy najlepszej woli, nie zrobią wszystkiego. Jeśli sami się nie będziemy uczyć, nie będziemy dbać o własną rodzinę, to najlepsza nawet szkoła tego nie da. To się rozbiorowym, gdy nie było polskiej szkoły, był polski dom. Matka Polka, dziadek powstaniec, jakiś wujek w rodzinie, człowiek, który wychowywał tego młodego człowieka na wzór, na podobieństwo poprzednich pokoleń, osiągał efekt. Pokolenie, które wyrosło w tamtym okresie, to, które tworzyło drugą Rzeczpospolitą, nazwane zostało pokolenie polskie niepodległe. 5 pokoleń Polaków na to czekało. Doczekali, byli przygotowani na to, że ta niepodległość przyszła. My dzisiaj musimy spełniać takie same kryteria, działać tak samo, szykować się do przyszłości, a żeby wiedzieć, do czego się szykujemy. Musimy ten cel rozpoznać. Musimy wiedzieć, czego my tak naprawdę chcemy. W tej chwili na połowę mamy tylko krytykę.